emocji. Największy atut, myślę, że uderzenie i największa wada, lewa noga. Matisz Foch i Radziu Śrenecki. Manchester United. Ronaldinho. Przeciwko któremu, no to Podolski. I z którym grałem, no to na pewno Rafał Wolski i Matisz Foch. Nic specjalnego, wejście prawą nogą na boisko. Jakoś mi się tak utarło i tak już do dzisiaj zostało. Najgorzej, no to na pewno wspominam mecz 7-1 z Rakowem, kiedy wszedłem tam przy wyniku 5-1. I najlepiej, no to chyba z Zagłębiem Lubin na wyjeździe za trenera Sobolewskiego. Strzeliłem dosyć ładną bramkę i był karny na mnie, czerwona kartka. Ten mecz chyba wygraliśmy 2-1 albo 3-1. Może jakimś adwokatem. No to na pewno koszykówka NBA tutaj góruje u mnie. Spędzenie czasu z rodziną teraz, tylko jak pojawił się syn, to tak naprawdę nie ma nic innego do roboty, tylko spędzanie z nimi czasu. No to ostatnio sobie odświeżam jakiś czas temu Skazanego na śmierć i ostatni serial, jaki obejrzałem, bo oglądam dość mało, to był serial Top Boy. Carbonara. Kurczę, chyba któraś piosenka od Zenka Martyniuka. Może nie talent, ale takie hobby, które odkryłem dosyć niedawno, no to padel. Na pewno otworzyli tutaj boisko niedaleko Płocka i dosyć często, jak było jeszcze ciepło, uczestniczyliśmy z chłopakami. Audi A3. Na pewno gdzieś w Stanach. Na codzienne życie, na pierwsze randki z pierwszą dziewczyną. LeBron James. Top 4, jasne. Dzięki.